akcesoria do analizy kolorystycznej, czyli co jest potrzebne, żeby określić czyjś typ urody. Zapraszam na dzisiejszy wideoporadnik. Akcesoria do analizy kolorystycznej mogą interesować Cię z dwóch powodów. Pierwszy z nich to to, że chcesz określić swój typ urody i zastanawiasz się, co tak naprawdę jest potrzebne, żeby tę analizę przeprowadzić. Drugi powód to to, że chcesz robić analizy kolorystyczne innym. To znaczy, że chcesz na przykład zarabiać na takiej usłudze, a może wcale nie. Może po prostu jesteś makijażystką, fryzjerką, fotografką, linergistką, czyli taką osobą, która współpracuje z innymi, żeby dbać o ich wizerunek. I wtedy też takie akcesoria do analizy kolorystycznej mogą Ci się przydać. Zacznę na początku od tej takiej szerszej grupy, czyli po prostu wszystkich kobiet, które chcą znaleźć swój typ urody. Najprostszym narzędziem do analizy kolorystycznej, może niekoniecznie profesjonalnym, jeżeli ja bym czegoś takiego używała, to po prostu są skrawki materiałów, czyli na przykład nasze ubrania, tak jak ja dzisiaj na przykład jestem w zielonym, takim soczystym swetrze, ale też mogę sobie po prostu wziąć jakieś części garderoby i poprzykładać do siebie i sprawdzić, czy takie kolory są dla mnie w porządku. Po prostu, po kolei, próbek musi być no przynajmniej kilkadziesiąt, więc jeżeli Twoja szafa jest całkiem czarna, no to jest spora szansa, że Ci się nie powiedzie, ale może na przykład masz kolorowe poduszki. Akurat moja nie jest zbyt kolorowa, ale można też skorzystać z takiej próbki kolorystycznej. Natomiast, jeżeli chcesz robić analizy kolorystyczne bardziej profesjonalnie, no to raczej nie będziesz machała strojem kąpielowym, sweterkiem, poduszką i ręcznikiem klientce przed twarzą, tylko chcesz skorzystać z akcesoriów, które są profesjonalne, czyli takie, które są dedykowane do analizy kolorystycznej. Zacznę od tego, żeby poprawnie używać akcesoriów, to trzeba mieć pewną wiedzę. To znaczy, że nie wystarczy kupić sobie chusty do analizy kolorystycznej gdzieś od jakiegoś producenta, czy po prostu od kogoś odkupić, tylko trzeba jeszcze umieć ich używać i umieć wyciągać wnioski. Taką wiedzę możesz zdobyć między innymi na szkoleniu online, które ja organizuję. No i teraz akurat właśnie trwają na nie zapisy. Także koniecznie zerknij na stronę szkolenie.kodstylu.pl no i zobacz, na jakich warunkach możesz uczyć się analizy kolorystycznej ze mną. Przechodząc do akcesoriów z analizy kolorystycznej, to oczywiście najbardziej popularnym narzędziem są bez wątpienia chusty do analizy. I przeważnie są to takie prostokątne skrawki materiału o różnych rozmiarach. Czasami jest to rozmiar taki, o, jak mogę tutaj złapać w rękach, czasami są one większe. To znaczy, że o, proszę, takie. I przykładamy je klientce do twarzy, żeby określić, czy w danym kolorze ta osoba wygląda korzystnie czy niekorzystnie. Sprawdzamy, w jaki sposób reaguje ton skóry, podton skóry, w jaki sposób reaguje kolor oka, kolor ust, może jakieś przebarwienia, cienie pod oczami, które klientka posiada. Czyli po prostu cała kolorystyka twarzy i zazwyczaj też włosów, w jaki sposób współpracuje z kolorami. Ile tych chust należy mieć? Najmniejszym zestawem, na jakim ja bym pracowała, to są okolice 80-90 chust, aż do 100 kilkudziesięciu. Więcej uważam, że będzie sprawiało, że analiza kolorystyczna będzie bardzo czasochłonna, tym bardziej, że moim założeniem jest, gdy pracuję z klientkami, że ja naprawdę sprawdzam wszystkie te chusty, które możesz zobaczyć, o, tutaj na takim okrągłym wieszaku. W jaki sposób się pracuje? Ja pracuję, bardzo proszę, na takim lustrze do analizy kolorystycznej, które też może być lustrem po prostu do makijażu. I co ważne jest to używanie neutralnych takich lamp, które mają dokładnie 4000 kelwinów. I wtedy mogę pracować nie tylko w dziennym świetle, czyli tak jak teraz nagrywam dla Ciebie wideo, ale też mogę pracować w świetle sztucznym, tylko właśnie
właśnie ważne jest to, żeby to światło było o odpowiedniej barwie, czyli właśnie barwie neutralnej. No i chusty są takim najbardziej popularnym narzędziem, no ale pytanie, czy są narzędziem jedynym, jakie możemy stosować? Oczywiście nie. I wiele osób, które używają analizy kolorystycznej w swojej pracy tak posiłkowo, to znaczy, że nie wykonują pełnych analiz kolorystycznych, czyli na przykład stylistki, które robią przegląd szafy klientce w domu, albo idą z nią na zakupy, albo makijażystki, które chcą rozrobić makijaż i pokazać coś wcześniej klientce, to znaczy zobaczyć tendencje kolorystyczne klientki, ale też na przykład fryzjerzy, fryzjerki, które chcą popracować z wiedzą klientki na temat tego, dlaczego proponują jej coś takiego albo coś innego na włosach. No ale wyobrażam sobie, że na przykład gdyby w butikach odzieżowych, w sklepach po prostu, gdzie możemy kupić ubrania, były takie narzędzia i osoby, które no, byłyby w stanie z tego korzystać, to myślę, że wiele kobiet nie potrzebowałoby przeprowadzać sobie samodzielnie analizy kolorystycznej, tylko po prostu profesjonaliści by byli w 100%, no powiedzmy profesjonalni, to znaczy mieliby umiejętność właśnie pracy. No i mamy takie ramy. Ja akurat pracuję z ramami 12 typów urody. No i w jaki sposób wygląda taka praca? Po prostu przykłada się klientce buzię, o, bardzo proszę, do ramki i sprawdzamy, czy typ urody, kolory jasnego lata pasują, czy nie pasują. Czy na przykład będą lepsze kolory zgaszonej jesieni, czy może będą lepsze kolory ciepłej wiosny, czy może będą lepsze kolory chłodnego lata. No i tak sprawdzamy sobie wszystkie 12 typów urody. No i uważam, że chusty do analizy są fantastyczne, bo pokazują klientce jakby takie wyobrażenie naprawdę ubrania. No bo faktycznie, jeżeli bierzemy sobie taką chustę i przykładamy, to troszkę tak jakbyśmy miały golf w danym kolorze. I pomaga to klientce jak najbardziej zobaczyć to, jak będzie wyglądała w danym ubraniu. Natomiast na moje potrzeby, to znaczy określenia typu urody, ramy mogłyby być wystarczające w większości przypadków. Więc jeżeli chcesz zacząć praktykę analizy kolorystycznej, to jak najbardziej możesz zacząć od zainwestowania, no oczywiście w szkolenie, to jakby pierwsza rzecz, ale zainwestowania w ramy do analizy kolorystycznej. Ale oprócz ram, od jakiegoś czasu mam jeszcze, ram i chust oczywiście, mam jeszcze takie narzędzie, które no nie wszystkich przekonuje, szczególnie jeżeli chodzi o klientki. Natomiast z mojego punktu widzenia jest to świetne narzędzie, to znaczy takie kartoniki do analizy kolorystycznej. I oczywiście te kartoniki mogą posłużyć do tego, że skomponuje się dla klientki taką paletę, tutaj widać, one mają dziurki, i można z nich skomponować paletę, która będzie idealną paletą dla klientki, taką zupełnie spersonalizowaną paletę, ale też można na takich kartonikach przeprowadzać analizę kolorystyczną. Czyli po prostu sprawdzamy po kolei, czy dany kolor jest dobry dla klientki, czy nie. I oczywiście ja tutaj wzięłam sobie kilka fioletów, ale możemy różne kolory, możemy nawet robić sobie takie o wachlarzyki i sprawdzać. I te akcesoria są świetne, ponieważ pomagają nam określić typ urody, ale dodatkowo ja korzystam w nich w ten sposób, że nie wykonuję na nich analiz kolorystycznych, ponieważ zauważyłam, że moje klientki lubią chusty. One faktycznie przypominają ubranie, a gdy kolorki są o mniejszej powierzchni, to po prostu nie działają tak mocno na wyobraźnię. Natomiast z punktu widzenia kolorysty, jak najbardziej na takich kartonikach można pracować. Ale do czego ja używam tych kartoników? I to nie są wszystkie kartoniki, to jest 1/14 moich kartoników mniej więcej. Jak sobie wyobrażasz, no nie pokażę Ci wszystkich, ale są one podzielone na takie stosiki, na takie kubki,
I korzystam z nich, żeby pokazać klientce, jaki zakres kolorystycznych ma jej paleta. To znaczy na przykład, jeżeli mam do czynienia z klientką, która jest chłodnym latem, biorę sobie zestaw chłodnego lata, no i pokazuję, że jeżeli chcesz nosić czerwienie, to takie, jeżeli róże, to takie, jeżeli fiolety, to takie, jeżeli niebieskości, to takie i jeżeli tutaj turkusy, takie turkusowe zielenie, szmaragdowe zielenie, piękne, takie morskie od cienie niebiesko-zielone, no to właśnie możesz skorzystać z tego. I po prostu komponuję takie zestawiki i jestem w stanie klientce powiedzieć, że jeżeli chcesz morskie zielenie, to właśnie takie. Tutaj idealnie widać, jak to bardzo się różni od mojej zieleni, bo ja nie jestem chłodnym latem, nie są to moje kolory. Także jeżeli masz jakieś pytania o akcesoria do analizy kolorystycznej, no to oczywiście zapraszam Cię do zadania ich w komentarzu. Jeżeli chciałabyś nauczyć się analizy kolorystycznej ze mną, to pamiętaj, już za kilka dni będziemy zamykać zapisy na szkolenie. Następne będą prawdopodobnie za rok. Szczegóły tego szkolenia, ja tylko powiem, że jest to szkolenie 3-miesięczne, bardzo intensywne, ale też z moją taką bezpośrednią opieką. Jest to szkolenie, które odbywa się w internecie. Zajęcia są na żywo, to znaczy, że spotykamy się faktycznie na żywo, ale za pomocą komunikatorów internetowych, to znaczy, że ja jestem w Gliwicach bądź gdziekolwiek indziej, gdzie jestem w danym dniu, a Ty jesteś dokładnie tam, gdzie mieszkasz, gdzie jesteś w danym momencie. Także nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz, możesz się uczyć z moim zespołem analizy kolorystycznej. Także zapraszam Cię na stronę szkolenie.kodstylu.pl. No a ja chyba już mówiłam wszystkie akcesoria do analizy, także dzięki za dzisiaj, zerknij na stronę szkolenia, no i do zobaczenia w następnym wideoporadniku, pa, pa!